ksiądz Franciszek Blachnicki, który zmarł 27 lutego 1987 roku, został zamordowany poprzez podanie śmiertelnych substancji toksycznych. To wynik śledztwa prowadzonego przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W wyniku gry operacyjnej i działań operacyjnych Wydziału 11 Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a więc komunistycznego wywiadu, w jego najbliższe otoczenie wysłano dwójkę zdeterminowanych, perfidnych i doświadczonych agentów komunistycznych służb, a więc wysłano małżeństwo państwa Gontarczyków, którzy mieli ostatecznie zniszczyć księdza. Później nastąpiła śmierć, szanowni państwo, i zabójstwo księdza Franciszka Blachnickiego. Śledztwo poprzez pozyskanie dowodów, między innymi z opinii biegłych, w oparciu o ekshumację ciała duchownego, ale też poprzez pozyskanie nowych dowodów, zeznań wcześniej nieprzesłuchiwanych świadków, kwerendy dokumentów też w innych państwach, pozwoliło dzisiaj w sposób kategoryczny dojść do tego punktu, który pozwala na tą brutalną w tym sensie w swojej wymowie prawdę. Ksiądz Blachnicki w czasie II wojny światowej trafił do nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Po wojnie pełnił posługę m.in. jako wikary w parafiach w Tychach, Łaziskach Górnych, Rydułtowach czy Cieszynie. Był represjonowany przez komunistyczne władze. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny księdza. On do tej pory był prowadzony z tytułu o heroiczność cnót, czyli jako tak zwanego wyznawcy w kościele. I na pewno ta wiadomość dzisiejsza ma wpływ na to, że trzeba będzie to bardzo poważnie rozważyć, czy nie zmienić tytułu procesu beatyfikacyjnego, że jest to proces o męczeństwie. Ksiądz Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku. Zmarł 27 lutego 1987 roku w Karlsbergu na terenie ówczesnej RFN.